kochani, tu Hisjala and Beauty. Witam Was na kanale. Dzisiaj będzie test drogeryjnych nowości. Między innymi przetestuję paletę od Ingrid Rituals Orient Intense. Jeżeli jesteście ciekawi, jaki makijaż powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie. To co? Zaczynamy! Kochani, dzisiaj się zabawimy właśnie tą paletą Orient Rituals Intense od Ingrid. Ja ją kupiłam w sumie w grudniu, ale dopiero teraz się pojawiła w Rossmanach jako nowość, więc zasadniczo można to uznać za nowość, jeszcze jej nie widziałam nigdzie w internetach, więc jestem jej bardzo ciekawa. Jeżeli chodzi o samą paletę, to oczywiście nie ma lusterka, ma 4 błyski i 5 mat. Kochani, jak widać, zbliżyłam Was już do siebie. I tak, pod oczami mam wegańskie płatki pod oczy z kolagenem i aloesem marki Muju. Takie średnie, ale no zużywam, żeby zużyć. Na powiekach mam już bazę z Glam Shopu i ją rozłożyłam pędzlem, oczywiście klasycznie O121, i potem już zabezpieczyłam przestrzeń pod łukiem brwiowym pędzlem O102 i na nim był matowy cielak. A jeśli chodzi o swatche, to tutaj Wam pokazuję. Nie są złe te cienie, całkiem nieźle się swatchowały. Poza tym najjaśniejszym błyskiem, który jest brokatem, jest strasznie ostry i w ogóle nie chciał się zeswatchować, jak widać na załączonym obrazku. No kochani, ja przejdę teraz do cieniowania i zacznę sobie od... Teraz pytanie, które na górze, które na dole, nie? Mam ochotę na ten róż, więc może ten. Zaczniemy sobie od tego takiego bordo buraka. I nakładać go będę pędzlem O120 z Glam Shopu. Oczywiście jedno oko zrobię w kamerze, drugie poza kamerą, tak jak zawsze, żeby było szybciej. No i nakładam sobie ten bordo burak tutaj od strony wewnętrznego kącika. Ten bordowy całkiem fajnie się nałożył, nie zrobił plam, przynajmniej na chwilę obecną ich nie widzę. Teraz przejdę do pędzla O106 i wezmę ten fioletowy cień i nałożę go obok. I zobaczymy, jak się połączą. Nałożę go oczywiście też zewnętrzny kącik. Wracam sobie do matowego beżu i przestrzyżam sobie przestrzeń pod łukiem brwiowym. Wracam sobie na chwilę jeszcze do różu i tutaj na tym łączeniu sobie trochę podziałam. Muszę powiedzieć, że ładnie te maty się rozblendowały, nie zrobiły mi plam, a po fiolecie się tego konkretnie spodziewałam. Teraz wezmę pędzel GB15 i wezmę ten róż i nałożę go na prawie całą ruchomą powiekę. I teraz na pędzel GB16 nałożę to złotko i nałożę je od strony wewnętrznego kącika. Teraz wezmę pędzel GB13 i nałożę czerń w zewnętrzny kącik i trochę w załamanie powieki. Wracam sobie do tego błysku różowego. Jeszcze sobie tutaj połączę te wszystkie cienie. Ściągam płatki i biorę pędzel Money Brushes MB43 i nałożę od strony wewnętrznego kącika ten pomarańcz. A na pędzel Boho Beauty 214 nałożę od strony zewnętrznego kącika czerwień. W
sumie jeszcze sobie to wyciągnę, zobaczymy jak się połączy z tym, ten pomarańcz z tym fioletem. To w sumie nie pomarańcz, tylko czerwień. I wracam sobie do czerni i nakładam ją tuż przy linii rzęs. Przerwało mi nagrywanie, więc w tym czasie sobie podkręciłam rzęsy zalotką. I teraz przejdziemy do tuszu do rzęs. To jest Claressa Heavenly Size Big Volume and Curl. I zobaczymy jaką ma szczoteczkę. To jest pierwsze otwarcie. Szczoteczka jest silikonowa, taka lekko wygięta, że z jednej strony ma krótsze, z drugiej strony ma dłuższe włoski. No zobaczymy jak się sprawdzi. Oko jedna warstwa, oko niewytuszowane. Lecimy z drugą warstwą. Dwie kontra jedna. Dobra, ryzykuję trzecią warstwę, bo ja nadal tego volume nie widzę. A curl widzę słabo. Więc próbuję trzecią warstwę. Jeśli chodzi o ten tusz, to nie jest źle, bo skręt nie opadł jakoś super, ale raczej bym powiedziała, że to jest wydłużający tusz i lekko podkręcający, ale nie powiedziałabym, że on daje objętość, bo tej objętości to ja faktycznie nie widzę, ale wygląda ładnie. Trzy warstwy to jest tak legitnie, nie? Że jest całkiem spoko i tak jak mówiłam, no skręt trochę opadł, ale nie ma tragedii. Dobrze, kochani, mamy rzęsy do przyklejenia. Mam takie, o, z Vibo. I mam All Eyes i Look at Me. All Eyes. Zdecydowanie. To co, ja przykleję rzęsy już poza kadrem. Kochani, jakby to ująć, klejenie tych rzęs to była droga przez mękę. Absolutnie ja nie rozumiem, jak można coś takiego wypuścić. Bo ja dopiero poza kadrem wypakowałam i żałuję tego bardzo, bo ten pasek jest tak sztywny, że co przykleiłam w jednym kąciku, to w drugim mi się odklejało. Po prostu masakra. Zresztą te rzęsy powinny być bardzo dramatyczne. No zasadniczo nie są dużo dłuższe niż te, co ja wytuszowałam. Tak szczerze mówiąc, no nie polecam, absolutnie. Te to wyglądają identycznie, bo już je zmacałam, też mają sztywne włosie, sztywny pasek, są twarde, nieprzyjemne i te po prostu chyba oddam przyjaciółce, która ma wybitne skłonności masochistyczne, myślę, że jej się mogą wtedy spodobać, ale naprawdę nie kupujcie tego, bo to będą po prostu wydane pieniądze, po prostu wrzucone w błoto. Najzwyczajniej w świecie lepiej dołożyć parę złotych i kupić na przykład Ardelki, tak? No to są sprawdzone rzęsy na cieniutkiej żyłce, bardzo elastycznej. Też Ailur, Kilis, czy jakoś tak one się nazywają, to są naprawdę dobre rzęsy, nie? A te to możecie sobie w pełni odpuścić. Ja naprawdę nie wiem, ile wytrzymam w tym makijażu. Miałam zrobić test długotrwałości, ale po prostu jest już w tej chwili w 8:30, tak? Jest 20:22 dokładnie, bo ja się naprawdę ponad pół godziny męczyłam z tymi rzęsami, co normalnie przyklejenie rzęs trwa u mnie 2 minuty, to jest maks. A kleiłam na sprawdzony klej, na który zawsze kleję, więc dobra, nie będę przeżywać. Jeżeli chodzi o linię wolną dolną, no to kredeczka z Eveline, jest to Variette, to jest ta wodoodporna i ja ją mam w kolorze Pure Balak. I faktycznie jest bardzo fajna, taka no mega łatwo się nią pracuje, nawet sobie wyciągnęłam te wewnętrzne kąciki, nie wyszło mi to idealnie, bo to rzadko robię, ale można ją ładnie sobie naostrzyć, one są do temperowania, także mimo, że wyglądają jak plastikowe, to są do temperowania, no, nie są wykręcane, ale naprawdę jest sztos, mimo tego, że oczy po prostu, ja sobie mówię, no nie użyję jej, nie użyję, po prostu od tych rzęs, po prostu oczy to mi naprawdę patyczkiem siedziałam tak, żeby nie rozmazać makijażu, bo ciniowanie mi się podoba.
A to elegancko się przyczepiło, więc tutaj naprawdę rewelacja. Też sobie, jak widzicie, wyczyściłam już przestrzeń pod oczami, już nie robiłam tego przy Was, ale zrobiłam to standardowo, wiecie, płatek kosmetyczny na pół, nasączony płynem micelarnym, sobie po prostu przejechałam z jednej i z drugiej strony. Trochę mocno tą dolną powiekę wzięłam, zjechałam, ale spokojnie to sobie jeszcze poprawimy. Teraz przejdziemy do testu podkładu. I moim podkładem dzisiaj będzie Just Free Skin Bel Hypoallergenic. Ja go mam w kolorze 2 Natural. Pewnie będzie dla mnie za jasne, ale ja się tym nie przejmuję, bo ja go w sumie kupiłam tylko do testów, a jak będzie dla mnie za jasne, to po prostu przekażę przyjaciółce. A nie jest nawet taki super jasny, widzę, ten Natural. Sobie go wyduszam teraz. Zobaczcie, on nie jest wcale aż taki jasny. Okej. Też spodziewałam się, że będzie mniej gęsty. Może ja go za mało wstrząsnęłam, bo taka, no, dość nietypowa konsystencja jak na pipetę. Spokojnie mogłaby być pompka przy tej konsystencji. Jeżeli chodzi o bycie lejącą konsystencją, to proszę bardzo. Jak widzicie, ładnie ścieka. Oczywiście gąbeczka z Glam Shopu. No i będę nakładać. Kochani, jak widać, podkład jest dla mnie ciut za jasny. On jest taki właśnie na poziomie Glam Shopu na koloru naturalny 1, więc dla mnie ciut za jasny jeszcze. No, pewnie za jakiś miesiąc byłby w miarę dobry. Podkład nie podkreślił mi struktury skóry, ma bardzo dobre krycie. Bym powiedziała, że średnie plus, bo ja bym tutaj nawet pełne mogła zbudować, ale nie chciałam tego tyle nakładać. Podkład ma, jak widzicie, świetliste wykończenie i podoba mi się, jak w tej chwili wygląda na skórze. Teraz przejdziemy do korektora. Korektora mam też z tej samej serii, czyli Just Free Skin, i też mam kolor 02, ale tutaj jest Fresh, więc zobaczymy, co to będzie. I korektor, z racji tego, że on jest w pipetce i mam go na desetce, to nałożę sobie pędzlem, to będzie pędzel od NAM C11. Skąd koci włosy, jak ja nie mam kotów? To sobie go doklepię kąbeczką. Jeszcze sobie troszkę dołożę. Teraz przejdziemy do różu, do policzków. Hean Creamy Cheeks Longwear Blush i ja mam go w kolorze 22 Cheeky. On jest taki między brzoskwinią a koralem. Taki, no, przyjazny kolor użytkownika. Wezmę oczywiście standardowo mój ulubiony pędzel do różu mokrego, to jest Ibrasto F07. Jeszcze sobie odcisnę. No i zobaczymy, jak to będzie. I to oczywiście doklepuję gąbką. Jeszcze go sobie tu dołożę. Trochę wyżej pojadę z tym różem. Muszę powiedzieć, że ładnie wygląda, choć, no, wiadomo, to jest raczej taki cieplejszy. Ja nie lubię za ciepłych róży, więc dla mnie troszkę za ciepły, ale ogółem ładnie wygląda. Nie było z nim problemu, jak widzicie, rozblendował się nawet tak, wiecie, jak zrobiłam takie placki pędzlem, to nie było problemu, żeby go rozblendować gąbeczką, więc wszystko si. No to przejdziemy teraz do pudrów. I jeżeli chodzi o pudry, to mam pudry nowe znam, czyli mam Smart Velvet Powder oraz Illuminating Face Loose Powder. I oczywiście, żeby nie robić tak, że jest test podkładu i test pudrów, no to na drugą stronę to nałożę te znane już mi pudry, czyli Setting Translucent Powder oraz Satin Loose Powder. Odpieczętowuję. Jejku, kawałek taśmy, a jak człowieka cieszy, że nikt nie zmacał podproduktu. Was też tak denerwuje to, że w Rossmanach wszystkie produkty są zmacane. Jak ja tego nie cierpię. No to jedziemy z pudrem pod oczy, czyli pod to oko będzie Illuminating Face Loose Powder, czyli ta nowość. I nakładam pędzlem z... On był z setu Hollow, już jest niedostępny, a tu mam z kalendarza adwentowego, one są bardzo podobne, więc specjalnie, żeby nie było, że coś utrudniam komuś. I jedziemy.
To od razu mogę powiedzieć, że nie jest to samo, bo tak, ten satin zdecydowanie bardziej się błyszczy. Mimo że oba mają drobinki, to ten tutaj błysk widzę bardziej niż na tym, niż pod tym okiem. Natomiast tutaj dodało mi krycia. Jak możecie zobaczyć, tutaj prawie doliny łez nie widać, a tu jednak ona jest widoczna. Więc no, chyba będę miała ulubieńca nowego pod oczy, bo naprawdę fajnie mi to wyblurował. I teraz przejdziemy do pudrów do twarzy, czyli na tą stronę pójdzie Setting Translucent Powder i użyję tutaj pędzla Glam Brush T119, tak jak widzicie, z białym trzonkiem. I przechodzę teraz do różowego trzonka i użyję Smart Velvet Powder. No i tutaj oba pudry wyglądają dość podobnie, chociaż Smart wydaje się być bardziej widoczny na skórze, może rozjaśniać, bo widzę, że ta strona jest troszkę jakby jaśniejsza niż ta, i ma zapach, ma taki lekko kwaskowaty zapach, więc to od razu uprzedzam, że osób wrażliwych dla zapachy to może przeszkadzać, aczkolwiek on jest dosyć delikatny ten zapach, ale wolę uprzedzić, że ten zapach ma. To przechodzimy do konturowania. Do konturowania mam paletkę od Hehan i jest to Sculpting Palette i to są takie trzy kolorki. No oczywiście standardowo zaczynamy od bronzera i pędzel GB03. Bardzo przyjemny, chłodny kolorek. Będą na pewno wszystkie bladzioszki zadowolone. Teraz przejdę do różu. Róż jest rozświetlający. Wiecie, jak nie cierpię rozświetlających róży. Dość sporo mi się nabrało na pędzel. To sobie troszkę strzepnę. Jeśli chodzi o róż, to jak nie przepadam za różami rozświetlającymi, to ten jest naprawdę ładny. Bardzo przypomina Nars Orgasm, bo jest właśnie taki brzoskwiniowy ze złocistą drobiną, znaczy drobiną, poświatą, tak żebyście mnie źle nie zrozumieli. Jest taka poświata złocista. No ładnie to wygląda. Nawet za bardzo mi nie podkreślił struktury skóry, więc całkiem spoko. No i rozświetlacz, no to oczywiście pędzel T128. No i też jedziemy z tej paletki rozświetlacz. Wydaje się szampański. Ładnie, podoba mi się. Naprawdę fajnie się sprawowała ta paletka. Nie miałam też oczywiście różnicy po żadnej stronie, żeby gdzieś mi się gorzej nakładało produkty. Gdyby nie ten róż rozświetlający, bo ja po prostu nie lubię rozświetlających róży, to jest po prostu takie moje widzimisię, to naprawdę chętnie bym korzystała z tej palety. No tak, ona po prostu znajdzie nowy dom u kogoś z mojej rodziny, czy z któraś z przyjaciółek, bo po prostu ja nie będę tej palety używać, ale tylko i wyłącznie dlatego, że to jest ten róż rozświetlający i ja po prostu takich nie lubię. A tak to naprawdę jest super dobrana kolorystycznie paleta, bardzo fajna. Będą, wszystkie bladzioszki będą zachwycone, bo na opalonej karnacji to nie będzie za bardzo widoczna, natomiast na takiej bladej jest fajnie. No i mam jeszcze jeden puder, to jest puder rozświetlający, więc jego nałożę na boki twarzy. To jest All Night Long Setting Loose Powder i on ma tutaj siteczko, trochę mi się za dużo wysypało. No ma taki kolorek beżowy, no ale ja tylko i wyłącznie na boki twarzy go nałożę. Jest bardzo rozświetlający, to jest taka woalka, bym powiedziała, z Glam Shopu albo Paese Mgła Pudrowa. To jest ten poziom błysku. Ma bardzo, ale to bardzo intensywny zapach. Taką wodą, takimi perfumami różanymi z PRL-u. Albo lat 90. w sumie bardziej, bo ja PRL-u nie bardzo mam szansę pamiętać, bo jestem 89. Ale tak, moja babcia miała perfumy takie, nie wiem,
Być może chyba aparat się przegrzał. Tak, mówiłam o tym pudrze. Ten puder bardzo intensywnie pachnie. Strasznie mi się to nie podoba. Pachnie jak perfumy mojej babci z lat 90. Takie perfumy były być może takie różane, ale taki duszący zapach. Naprawdę nie polecam. No ja już jestem pewna, że mimo tego, że ten puder daje piękny blask, to wolę zdecydowanie Voalkę albo mgłę pudrową z Paese. Voalka jest z Glam Shopu, niż to. To zdecydowanie wyląduje w mieszance na ciało. Jak widzicie, spuściłam już grzywkę, odgniotłam sobie sucharki, bo aparat się przegrzał. Brwi zrobiłam standardowo, nie miałam żadnych nowości, więc po prostu zrobiłam je, ale no nie wygląda. Brwi powinny być siostry, ale nie bliźniaczki. U mnie to są już dalekie kuzynki w dniu dzisiejszym, jakoś mi nie poszło. No ale dobra, wracamy do makijażu i wykończymy sobie tą dolną powiekę i po prostu wykończymy cieniowanie oka. I zacznę sobie od takiego skośnego pędzelka, to jest Boho Beauty 301V i nabieram na niego ten pomarańcz. Teraz już muszę być ostrożna, żeby nic mi się nie osypywało. No i sobie tutaj podrasuję. Oczywiście jak coś się osypie, to się strzepie, nie? Bo dobrze mam przypudrowaną skórę, ale wolałabym, żeby się nie osypywało. Teraz przyjdę sobie do takiego małego pędzelka, to jest Pagano P011 i biorę sobie tą czerwień. Jakby to ująć, trochę mnie poniosło. Wezmę sobie czysty pędzel, to jest O102 i sobie to spróbuję trochę podczyścić, a przynajmniej rozblendować. Wyczyszczam sobie pędzel o rękę. Jeszcze sobie na niego trochę nałożę matowego cielaka. I sobie tutaj dołożę. Tu mam jakiegoś czystego puchatka. To jest Boho Beauty 203. I jeszcze sobie tak, wiecie, po samych granicach przejeżdżam. Teraz biorę na pędzel 208 z Boho Beauty. Biorę róż i jeszcze go sobie tutaj poprawiam. Bo wszystko, wiecie, w tych pudrach jest i intensywność trochę spadła. Ale to nie jest kwestia cieni, tylko po prostu tego, że ja lubię dużo pudru. Wiecie, skóra mieszana ma swoje, że lubi się wybłyszczać, a ja lubię po prostu mieć na pewno dobrze utrwalony makijaż. Wracam sobie do tego puchatka, tutaj wytarłam już większość pigmentu i sobie tylko granice tutaj rozblendowuję. W sumie wezmę na czubeczek odrobinę matowego cielaka i jeszcze sobie tutaj tak ten brzeżek doblenduję. Hulu DS17 i biorę ten fiolecik i tam, gdzie mi go się trochę starło i się przypruszył, to sobie doblendowuję. Gdzieś posiałam pędzel od czerwień, czyli też na ten sam nałożę pędzel po prostu czerń i sobie jeszcze wzmocnię zewnętrzne kąciki. I tutaj mi się troszkę czerni osypało, czyli łepek w dół. Hop. I zawsze tą drugą stroną, nie tą, która jest brudna, tylko tą czystą od rozświetlacza. I strzepane. No i zostały nam usta, a nie. Bo widzę, że wszystko, całe rzęsy są siwe. To jeszcze je przetuszuję. Ale tak tyci, żeby po prostu te sztuczne paskudy się nie odkleiły. No i usta. I tutaj mam Mio Lip Gloss i to jest Purple Friday 27. I to jest Outstanding Lip Gloss.
gloss. To jest taki fioletowy. Ale ładnie pachnie truskawkami. I mgiełeczka. I to jest Snam Prebiotic Face Mist. Kochani, i tak prezentuje się skończony makijaż. Jak Wam się podoba? Piszcie koniecznie w komentarzach. A ja przejdę do podsumowania, jak mi się pracowało z tymi kosmetykami. Zaczniemy od palety Ingrid Orient Rituals Intense. No i tak, paleta wołała moje imię, bo wiecie, jak kocham kolor. Tak, jeżeli chodzi o ten bordo burak, no to on się wyblendowuje do różu, więc ja jestem zachwycona. Fiolet bardzo dobrej jakości, nie plamił, nie miałam z nim żadnego problemu, nie, przy dokładaniu nie tworzył jakichś nowych, dziwnych kolorów, bo czasami tak mają fiolety, że dokładacie kolejną warstwę i robi się jakaś ciemniejsza lub jaśniejsza lub się odkleja. Tutaj nic takiego nie było. Czerń. Czerń nie jest czernią czerni, nie jest to Baba Jaga z Glam Shopu, nie jest to też Greta z palety Retro z Glam Shopu we współpracy z Karoliną Ziętek, ale jest dobrą czernią. Tak jak widać, można było przyciemnić zewnętrzny kącik, więc jest spoko. Błysk różowy i tutaj złoty używałam. Są ładne, zwłaszcza ten złoty, tak? On pięknie tutaj mi migocze. Nie są to turbo pigmenty, ale są naprawdę ładne, nie podkreślają struktury powieki, są spoko. Pomarańcz. Ja gdyby to był żółty, to ja już byłabym przeszczęśliwa, no ale jest to pomarańcz. Trochę właśnie jestem rozczarowana, bo ten pomarańcz i ta czerwień są bardzo zbliżone do siebie, w związku z czym ta dolna powieka wygląda trochę jakby była wykonana jednym cieniem, a tutaj przecież są dwa, a nawet jakby liczyć tą czerń, która zeszła na dół i ten fiolet, który też tam się mieszał, no to wiadomo, ale właśnie ja bym dała albo ciemniejszą czerwień, albo właśnie bym tutaj dała żółty, ale i tak są bardzo fajne kolorki. No tego brązyku nie użyłam, no i nie użyłam tego cienia brokatowego, bo po prostu już przy słoczowaniu już wiedziałam, że go nie użyję, ze względu na to, że on to jest typowy brokat, taki ostry, no jak ja bym to sobie zapodała w wewnętrzny kącik, to jutro bym nie mogła zrobić makijażu, a jutro też muszę nagrywać, bo muszę nadrobić czas chorobowy. Więc tak, z palety jestem zadowolona. Ja ją widziałam w internetach za 30 zł. Cena regularna to 50 zł. To nie jest jakaś super nowość, bo ja ją widziałam już w Hebe w grudniu na stronie, znaczy w aplikacji Hebe. Natomiast dopiero się pojawiła w Rossmaniach, więc jak coś daje cynka, że bardzo fajna paletka, bardzo dobrze mi się nią pracowało, jestem zadowolona. Przechodzimy dalej. Tuż do rzęs Heavenly Size Big Volume and Curl. No tak jak wspominałam, tego volume to ja nie widzę. Curl było całkiem spoko, no nie opadł jakoś super ten skręt. Natomiast no niestety nie mogę Wam polecić tego tuszu ze względu na to, że on mi się kruszy. I ja już mam tutaj raz, dwa, trzy drobinki osypane. A ten makijaż nie ma jakoś Bóg wie ile godzin, tak? No bo którą mamy? Jest 22, o 21 nakładałam podkład, no to od 20:30 mniej więcej mam ten tusz, no to sorry, no ale półtorej godziny, tak słabo, no ja mu nie zaufam, po prostu mu nie zaufam, przykro mi bardzo. Kolejny produkt, którego używałam, no to ta kredka z Varieté, czarna, bardzo fajna, byłam naprawdę bardzo zadowolona. Jest ładna ta czerń, nie było absolutnie problemu z nałożeniem nawet na bardzo płaczliwą linię wodną, więc tutaj wielki szacun. Jest do temperowania, więc macie pewność, że będzie ostra, jak ją temperujecie, no bo ja na przykład te takie wykręcane to mam zawsze problem naostrzyć, nawet jak jest ta temperóweczka w dupce. Natomiast no tutaj muszę powiedzieć, że jest bardzo fajnie i nie wyświeciła się jeszcze póki co ta linia wodna, więc jest spoko. Rzęsy. No rzęsy to droga przez mękę była. Póki co się trzymają, ale ja na pewno ich więcej nie użyję. Te, tak wspominam, oddam przyjaciółce, bo ona po prostu potrzebuje jakichś sztucznych rzęs. Powiedziała, że jakiekolwiek, nawet najbardziej plastikowe z AliExpress ode mnie przyjmie. Więc okej. Niech się męczy, ale ona też ma większą wprawę niż ja, ale tak czy owak, no ja na pewno, a
Nie będę używać, już niech lecą do niej, niech lecą, bo są koszmarne, nie kupujcie, szkoda waszych pieniędzy, naprawdę. Przechodzimy dalej, podkład. No jeżeli chodzi o podkład, to absolutny minus za pipetę, nienawidzę pipet, bo ta konsystencja mogłaby mieć jeszcze pompkę. Wyglądał fajnie przed przypudrowaniem, tak świetliście, natomiast to nie będzie podkład do skóry tłustej czy mieszanej, bo ja już widzę, a mówię, no mamy ile, no godzinę od założenia podkładu i już mi się kropkuje w skrzydełkach nosa i już tutaj mi pęknął w kąciku ust, na brodzie już też nie jest za ciekawie, więc niestety, no ja mu nie zaufam, on po prostu poleci do mojej przyjaciółki i tak samo korektor poleci, no bo dam jej po prostu zestaw, no już mówiłam, że niezależnie od efektu po prostu do niej to trafi, bo ona jest jaśniejsza ode mnie. Korektor wygląda spoko, dla mnie troszkę za małe krycie, no i ta pipeta to mnie w ogóle absolutnie odrzuca, wiecie, że nie cierpię pipet, ale stwierdziłam, że jak już testuję ten, bo jak wiecie, bardzo dobrze mi się sprawdził Eveline z pipetą, no i oczywiście glam shopowy z pipetą, tak, upiększa, czy z ulubieńcem roku w końcu, no to stwierdziłam, dam szansę, no i wziąłam od razu do kompletu korektor, no ale nie będę tego używać, tego to poleci po prostu, znajdzie nowy dom. Pudry. No to tak, jeśli chodzi o pudry pod oczy, bo ja takie nazwę, one są pudry rozświetlające, ale tak, w sumie to tak, to tak, ten ma mocniejsze krycie, ten się bardziej błyszczy, więc szczerze mówiąc na pewno będę go bardziej testować, bo mi się podoba. A wiecie, że ten był ulubieńcem 2021, więc mamy tutaj godnego konkurenta na 2023. Natomiast jeżeli chodzi o pudry do twarzy, czyli Setting oraz Smart, no to tutaj wygląda skóra dużo lżej niż tutaj. I taka, no tu mi się wydaje, taka bardziej płaska, taka ciężka, po prostu bardziej ciężka niż tutaj. Tutaj ta skóra na żywo wygląda lepiej. Nie wiem, ile wy widzicie w kamerze, ale to was, od razu wam mówię, że tutaj po prostu tego pudru nie widać, tu go widzę. Więc no raczej trafi po prostu do mieszanki na ciało. Też oczywiście zobaczymy, jak utrzyma mi mat, bo ja będę chciała ten podkład jeszcze troszkę przetrzymać. Nie za długo, ale powiedzmy jeszcze z 2-3 godzinki. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. No na chwilę obecną Setting Translucent Powder nadal zostaje jako bardzo dobry puder. Zresztą wiecie, że to jest taki mój zamiennik pudru Laura Mercier. Wiecie doskonale, że robiłam taki test. Tu wam podlinkuję w sumie. O, tu wam podlinkuję film, gdzie robiłam tanio kontra drogo. To już jest stary film, ale no widać tam faktycznie, że nie ma różnic. Więc jak coś, to polecam ten Setting Translucent Powder. On jest dostępny, bo sprawdzałam specjalnie przed filmem. No i co mamy dalej? A, już pudry mówiłam, a nie powiedziałam o tym różu. Różyk bardzo przyjemny, fajniutki. No ja nie będę z niego korzystać, on poleci pewnie do którejś z moich bratanic, no bo ja mam swoich ulubieńców z Glam Shopu, a ten jest mi troszeczkę za ciepły, a wiem, że jedna bratanica na pewno będzie dobrze w nim wyglądać, więc poleci do bratanic. Paleta do konturowania. No tak jak wspominałam, znajdzie nowy dom, bo jest tu róż rozświetlający, ale jest świetna. Naprawdę bardzo dobrze się nią pracowało. Bronzer chłodny, idealny, konturujący, rozświetlacz taflowy, szampański i róż rozświetlający, wyglądający jak Nars Orgasm. A wiecie, że przez lata Nars Orgasm był kultowy, więc jak najbardziej polecam serdecznie tą paletę. Jeżeli lubicie rozświetlające róże i jesteście o jasnej lub średniej karnacji, to jak najbardziej polecam, super. Kreskę mi robiłam eyelinerem z Glam Shopu, to była kolekcja Oriental. Brwi mam zrobione pomadą z Claresy i żelem z Benefitu, bo go wykańczam, więc to są starocie. A, tu mam puder. All Night Long Setting Loose Powder. W ogóle ja bym go nie użyła jako pudru setującego, bo jest zbyt błyszczący, to raz. Dwa, śmierdzi. Absolutnie śmierdzi.
To jest naprawdę. To. Nie wiem, kto wpadł na taki szalony pomysł, żeby tak mocno perfumować puder. Naprawdę, on pachnie jak być może i to nie jest dobrze. To dobrze nie świadczy o tym pudrze. Naprawdę jestem zażenowana tym, bo mógłby być to naprawdę fajny puder oświetlający. Ja bym go chętnie używała. Natomiast teraz go nie będę używać na twarz, no bo mi śmierdzi. Ja nie chcę czuć tego pudru nawet przez chwilę. Po prostu on zejdzie do mieszanki na ciało i koniec tematu, najzwyczajniej w świecie. Więc ostrzegam, śmierdzi. Ładnie wygląda, ale śmierdzi. No i tutaj mamy pomadeczkę, a czy dokładnie błyszczyk, taki w kolorze fioletowym, takim oberżynowym. No i ja jestem oczarowana. Wiadomo, to się będzie transferować, będzie się odbijać, proszę bardzo. O, macie. Także to nie jest trwałe, ale wygląda obłędnie. Mam metaliczne, fioletowe, takie fioletowo-burgundowe usta. No i ja jestem oczarowana tym kolorem. Jest bardzo komfortowy, pięknie pachnie, tak właśnie jeszcze raz przypomnę, truskawkowo, pięknie pachnie truskawkowo, smaku nie ma, jestem zachwycona, na pewno będę używać, aczkolwiek muszę Wam się przyznać, że nie byłam ufna co do tego produktu, bo wzięłam już, przygotowałam sobie mój stworzony przeze mnie błyszczyk w podobnym kolorze, bo tu miałam lekki róż z Glam Shopu i dorzuciłam do niego cienie do powiek, bo tak, bo możecie zawsze do błyszczyka transparentnego lub jakimś delikatnym kolorze wrzucić trochę cienia i zobaczcie. Też mam fioletowy błyszczyk. O, trochę go rozblenduję na ręce, żebyście go lepiej widzieli, ten ton. O! A zaraz obok zrobię sobie tego słoczyka. Jeden cieplejszy, drugi chłodniejszy. No chłodniejszy wyszedł ten mój tworzony, no bo wiecie, że ja bardziej chłodne lubię. No ale mam teraz dwa. I z takim ładnym kryciem. Ale mówię, jakby co to, jak macie jakieś cienie, które Wam się już na przykład dękują, już ciężko je wybrać, to zawsze można skruszyć, wrzucić do błyszczyka i nadacie kolor taki, jaki chcecie. Taki pro tip. No i ostatni produkt to jest ta mgiełeczka prebiotyczna. To jest typowa mgiełka scalająca. Jak widzicie, już jej używam od jakiegoś czasu. Jestem zadowolona, aczkolwiek wolę Glam Shopową ze względu na to, że zwiększa pojemność i ma lepszy atomizer. Tam mocniej pryska, aczkolwiek i tak jest ładna chmurka, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Jest dobra. Natomiast no, będę korzystać pewnie z Glam Shopowej, jak tą wykończę, bo mam w sumie resztkę Glam Shopowej, mam tą i jeszcze jedną, bo myślałam, że nie kupiłam do testów i mam w efekcie dwie. Ale to się zużyje, nie ma problemu. Kochani, jest godzina 2 w nocy, czyli ten makijaż mam na twarzy 5 godzin. I tutaj się sobie przyglądam w lusterku bardzo dokładnie. I tak, no cienie nie wypływały w żaden sposób, nie pojawiły się też żadne plamy. Wszystko jest z nimi w porządku. Rzęsy naprawdę marzę o tym, żeby ściągnąć. Kredka się nie starła, nadal się twardo trzyma. Tusz skruszył się jak wszyscy diabli, po prostu. Jest masakra, no mam mocno osypany. I to jest naprawdę mocno, jak na 5 godzin to jest naprawdę mocno. Podkład, no podkreślił mi wszystkie pory. Bardzo źle wygląda, wyglądam na bardzo zmęczoną i źle to po prostu wygląda, tak? Jest spod korektora zaczęły przebijać moje sińce pod oczami, podkład się zaczął zbierać w skrzydełkach nosa, w bruzdach nosowo-wargowych, w kącikach ust, na brodzie. No nie wygląda to ładnie i świeżo, tak szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o okolice pod oczami pod względem pudru, no to tutaj lepiej wygląda ta strona z tym pudrem nowym. Natomiast w kwestii tego pudru do twarzy, to bym powiedziała, że tak, tu wygląda trochę ciężko, ale mniej się wybłyszczył niż tutaj, tak? Bo jest troszeczkę bardziej wybłyszczony, ale nieznacznie, tak? Więc zdecydowanie satin loose powder jest setting loose powder jest lepszy niż ten velvet. Błyszczyk mnie zaskoczył, bo ja dużo mówiłam, dużo piłam, jeść nie jadłam, ale dużo piłam i ja go nadal mam na ustach. W zasadzie to jest tak, że on się starta, ta warstwa taka błyszcząca,
ale kolor został, jak widzicie, i mam nadal usta podkreślone, więc tu jestem bardzo mile zaskoczona, tego się w ogóle nie spodziewałam, więc wow. No i to chyba wszystkie, no kontur się trzyma, jest nadal widoczny, rozświetlacz to się razem z moim sebum po prostu już, lub łojem, jak czaszka lubi określać, to tak, już się połączył. No i na pewno do podkładu i korektora nie wrócę. Pudry jeszcze będę testować, chociaż ten Velvet to mi tak średnio leży. Jeszcze go sprawdzę może raz, ale pewnie wląduje w mieszance na ciało. No błyszczyka, palety będę chętnie używać, a rzęsy lecą do kosza za 5 sekund po prostu. Absolutnie, jestem tak zmęczona, tak mam oczy zmęczone od tych rzęs i jeszcze od tego kruszącego się tuszu, że po prostu zdycham, naprawdę ja zdycham na ból oczu, a ja muszę jutro nagrać makijaż jeszcze, nie? Bo tak jak wspominałam, muszę nadogonić po prostu materiał, bo byłam, dużo chorowałam i po prostu jak w końcu doszłam do siebie, no to muszę nagrywać, no nie ma zmiłuj, żebyście mieli na bieżąco. Nie narzekam, ja lubię, tak, ale tej po prostu mówię, że jak jest. No, makijaż mi się w oczu bardzo podoba, taki właśnie ten różowo-fioletowy, fajnie to wyszło. Szkoda tylko, że te rzęsy tyle zepsuły. No ale dobra, dość biadolenia, wiemy jak jest. Kochani, to będzie wszystko na dziś. Wiem, że 5 godzin to nie jest jakiś super test długotrwałości, ale wiecie, no ja nie będę specjalnie siedzieć do Bóg wie której w nocy, tylko i wyłącznie po to, żeby udowodnić, że ten podkład jest beznadziejny dla mojej skóry. No, widzę już to po 5 godzinach, tak, więc do skóry mieszanej on się nie nadaje, bo się po prostu zbiera i wygląda nieestetycznie, najzwyczajniej w świecie. Więc nie będziemy po prostu ciągnąć tego testu dłużej, bo po co ja mam się męczyć, bo jak wiem, jakie są efekty. Kochani, oczywiście, jeżeli film Wam się podobał, to pamiętajcie o łapce w górę. Jeżeli nie macie pomysłu na komentarz, to dajcie mi chociaż serduszko albo jakiegoś kwiatka, to ja też będę się cieszyć, to bardzo, bo to wiecie, komentarze, te Wasze aktywności zwiększają mi zasięgi, mogę dojść z moimi filmami do większej ilości osób, tak? A ja to robię hobbystycznie i chcę po prostu się tym wszystkim dzielić, tak? Bo mi to sprawia przyjemność, najzwyczajniej w świecie. I kochani, oczywiście, jeżeli nie subskrybujecie kanału, to wciśnijcie ten czerwony przycisk, najlepiej z dzwoneczkiem, bo moje filmy pojawiają się nieregularnie. Staram się, żeby to było raz w tygodniu, natomiast różnie to bywa. Właśnie ze względu na to, że ja normalną pracę mam, taką na etacie, jeszcze do tego choruję, więc to się po prostu wszystko mi, wiecie, często przesuwa i no nie mam na to wpływu najzwyczajniej w świecie. Robię co mogę, żeby być u Was tej na bieżąco, ale no musicie mi czasem wybaczyć takie, wiecie, małe przesunięcia. Kochani, to będzie wszystko na dziś. Trzymajcie się ciepło, ściskam Was mocno, dbajcie o siebie i do następnego. Pa, pa!